O śmierci Barbary Borys, damienckiej media dowiedziały się 9 czerwca. O odejściu senatorki Platformy Obywatelskiej poinformował Borys Budka. Dziś odeszła od nas Barbara Borys, damiencka. Reżyser teatralna i telewizyjna, od 2007 roku senator R.P. Postać nietuzinkowa, oddana kulturze i drugiemu człowiekowi. Cześć jej pamięci. Prywatnie była żoną aktora Damiana Damięckiego. Z ich małżeństwa narodził się syn, Grzegorz Damieński, który też jest aktorem. Zmarła w wieku 85 lat. Grzegorz Damieński zjawił się na pogrzebie z całą rodziną, żoną Dominiką i dziećmi, Antonim, Aleksandrą i Janinką, którzy nie odstępowali mu na krok. Mógł też liczyć na wsparcie przyjaciół z branży. Nie zabrakło też Mateusza Damięckiego, który na uboczu skorzystał z okazji i zrobił zdjęcie ceremonii. Córka Grzegorza Damięckiego, jak i inni członkowie rodziny, zamiast wsypywania ziemi do grobu, wybrali płatki róż. W pogrzebie uczestniczyły też znane osobistości i gwiazdy. Barbarę Borys, Damięcką pożegnali między innymi, marszałek senatu RP Tomasz Grocki, Krzysztof Kwiatkowski, Ewa Wiśniewska, Magdalena Schajbal, dawny prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski, Wojciech Malajkat, Piotr Polk, Maja Komorowska, poseł Borys Budka i wielu innych. Zobacz też, Magdalena Schajbal i Grzegorz Damięcki. Tabloid sugeruje ich romans Grzegorz Damianski do dziś nie potrafi zapomnieć o tym dramacie Grzegorz Damięcki to najbardziej tajemnicza postać W Rodzinie Damienckich.